Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Warcrafta 3. Gramy oczywiście multi, no i ja w lewym dolnym narożniku z moimi zielonymi orkami, zielonymi nie tylko ze względu na kolor skóry, ale również ze względu na kolor, nie wiem, budynków, nie wiem jak to określić. Po drugiej stronie tymczasem znowu odaczy także ork, a on tymczasem w kolorach pomarańczowych nazywa się Nasper i cóż, rzucił mi naprawdę poważne wyzwanie. Ja tu oczywiście już pierwszy błąd, bo źle kliknąłem i wszystkich peonów wysłałem gdzieś tutaj obok kopalni zamiast do kopalni, no ale mniejsza z tym. Już oczywiście się buduje, przy czym z tego co mi się wydaje przeciwnik wziął losową rasę, więc nie wiedziałem do końca przeciwko komu będę się mierzył, aczkolwiek głowy nie dam, ale jestem tego prawie na 100% pewien. Także no zrobiłem taki, wystartowałem z takim standardowym buildem. No i miałem szczęście, bo trafiłem oczywiście w orka. Gdybym trafił w coś innego, to już trzeba by troszeczkę kombinować, ale ja już oczywiście w tym momencie wysyłam peona na drugą stronę mapy, żeby się zorientować, co jest grane. Już oczywiście mistrz ostrzy, przyzywany na tym ołtarzu burz, high have fun oczywiście, no i powoli produkujemy peonów. Przeciwnik bardzo podobnie, także ołtarz burz, także mistrz ostrzy, także koszary, no i wszystko w sumie przebiega jakby no powoli i spokojnie. Legowisko cofnięte troszkę bardziej do osłony właśnie linii robotników. Moje nieco bardziej wysunięte, bo ja tu się zamierzam bardziej zablokować, dlatego te legowiska wysuwam bardziej. Gdyby ewentualnie przeciwnik gdzieś zaczynał napierać, to oczywiście one będą wspierały pierwszą linię. Nie potrzebuję, uważam, osłony tutaj z tyłu. Stawiam bardzo szybki hal wudu, on jest bardzo potrzebny, ale i tak jest troszeczkę za późny, bo nie zdążę wyposażyć w odpowiedni sprzęt mojego mistrza ostrzy. Aczkolwiek nie jest to chyba na orki konieczne. W każdym razie już oczywiście peonem zjawiam się w bazie nieprzyjaciela, zdaję sobie sprawę z tego, co jest grane, no i powoli zacznę tutaj krążyć, czy tam obijać jakieś jednostki. Już mistrz ostrzy nieprzyjaciela wyszedł, mój również, mój już w tym momencie biegnie przez mapę, ja tymczasem atakuję sobie moim peonem legowisko. Mistrz ostrzy zawróci chyba. Tak jest, zawraca. Cenne sekundy zyskałem. Ja tu jeszcze pobiegnę naokoło, kupię sobie w sklepiku diadem szlachetności, który zwiększa wszystkie statystyki bodajże o 2. Zwinność, siłę i żywotność, wytrzymałość. Patrzcie, nawet nie wiem. Tak dawno grałem w Warcrafta. Siłę, zwinność oraz inteligencję. Siła to jest żywotność tak naprawdę. Siła zwiększa ilość HP z tego co mi się wydaje. Ale mniejsza z tym. Przeciwnik przygotowuje się w tym momencie do creepowania. Ja tu zaczynam go nękać i męczyć. Nie było to chyba konieczne, ale ten windwalk na pierwszym poziomie jest stosunkowo krótki. Dlatego chciałem zaatakować cokolwiek, bo użyłem go oczywiście, żeby się tutaj wedrzeć do sklepu niepostrzeżenie, ponieważ mamy cały czas dzień, także te creepy wcale nie śpią. Wymieniamy ciosy z mistrzem ostrzy nieprzyjaciela. Powiem szczerze, że na razie ta wymiana mnie faworyzuje. Tak skoczył już w połowie skoku się zatrzymał, bo ja oczywiście też użyłem windwalka. No i teraz obijamy bardzo mocno się patcha. W tym momencie oberwałem ja troszeczkę mocniej niż bym sobie tego życzył, dlatego muszę powoli zacząć się wycofywać. No właśnie, jestem naprawdę mocno obity. Mój się patch nie tak bardzo. Się patch nieprzyjaciela zdecydowanie mocniej. Tutaj się próbuję jeszcze gdzieś przegrupować. Obijam jeszcze mistrza ostrzy nieprzyjaciele, jest bardzo blisko, w tym momencie mam 117 HP, 92 i kolejne ciosy spadają i niestety, za późno się wycofałem. Rzecz w tym, że oczywiście mistrz ostrzy przeciwnika też polegnie, nie miał już wystarczająco many, mógł uciekać teoretycznie tędy, możliwe, że siepacz by go wcale nie dogonił, a ja z kolei moim mistrzem ostrzym powinienem klepnąć te creepy, aby przeciwnik mnie nie zabił, bo jednak w tym momencie, w dalszym ciągu, to przeciwnik ma przewagę. Dopiero stawia w tym momencie hal wudu, już w tym momencie robiony tech. No i ja po raz kolejny, pamiętacie chyba ten mecz, o którym wspominałem, gdzie zdecydowanie spóźniłem się z technologią i później cierpiałem z tego powodu straszliwie. No i to się zapowiada dokładnie, znaczy podobnie, analogicznie, jak zwał, tak zwał. Ale naprawdę przy ork versus ork chyba, tak mi się wydaje, że to szybkie techowanie jest bardzo, bardzo ważne. No, ale tak czy inaczej, tą bitwę wygrał mój przeciwnik, ponieważ zabijając mojego mistrza ostrzy, zdobył expa. Tymczasem ja zabijając jego, oczywiście expa nie zdobyłem, ponieważ mój mistrz ostrzy już wtedy nie żył. Także no niestety jestem tutaj do tyłu, jestem w plecy z technologią, jestem w plecy z expem. No patrzcie, on ma prawie drugi poziom. No i przeciwnik ma do tego trzech siepaczy. No ja zresztą też w sumie. Także tutaj sytuacja jeszcze nie jest taka najgorsza. No i przeciwnik rusza przez mapę. Powiem szczerze, że zrobił to źle. Tak mi się wydaje, że to jest błąd z jego strony. Powinien zabrać się za creepowanie. Ma przewagę w tym momencie w expie, więc trzeba by tą przewagę po prostu powiększyć. A w tym momencie patrzcie na to. Mój mistrz ostrzy pierwszy poziom, tyle expa, jego dokładnie tyle samo. Także no sytuacja jest porównywalna w tym momencie. Minus oczywiście to, no właśnie, na szczęście go wyspotowałem w porę.
Skupiam się oczywiście na tym Mistrzu Ostrzy, no ale muszę się wycofać, bo jednak jeden z moich siepaczy jest bardzo mocno bity. Oczywiście tutaj załadowałem już legowisko, żeby troszkę spróbować przestraszyć przeciwnika, no ale tak jak mówię, to był błąd, to był zdecydowanie błąd. Nie opłaca się przeciwnikowi tutaj naciskać w tym momencie. Robi to, no trudno, to jakby tego siepacza też powinienem zdecydowanie bardziej wycofać, tutaj gdzieś go postawić, no ale złe micro zdecydowanie. No i niestety ten mój ranny siepacz na pierwszej linii już w tym momencie dostał hita, więc zmarnowałem też tą leczącą zupę, czy jakkolwiek to się tam nazywa, mikstura lecząca, no tak. Czterech siepaczy po mojej stronie, trzech po stronie przeciwnika, no i ponownie ten najbardziej ranny jest na pierwszej linii, także złe micro zdecydowanie, ale tak czy inaczej udaje się całkiem skutecznie tutaj wybronić. Bardzo mocno obity mistrz ostrzy, może przesadzam, że bardzo mocno, on niestety w tym momencie zabił mi siepacza. Na szczęście jest, tak jak mówię, obity, można go tu było próbować blokować, aczkolwiek no jego siepaczy było na tyle dużo, że byłoby to naprawdę ciężkie do zrobienia. No, dalsza wymiana ciosów. No i przeciwnik niestety się ulotnił. A patrzcie na to, mogłem próbować gonić, no ale to nie zrobiłbym tego. Nie mam butów szybkości, więc nawet na windwalku nie dogoniłbym go, także no nie ma tu opcji. A było bardzo blisko, żeby się wymienić tymi siepaczami. No tak czy inaczej, przeciwnik się wraca, jest teraz ranny. Mój mistrz ostrzy jest full HP, więc mogę sobie spokojnie zacząć creepować. Ja oczywiście to robię. Jeżeli chodzi o technologię, totem Taurenów już postawiony po stronie przeciwnika, pasterz duchów wychodzi. Tutaj mam już oczywiście pierwszego jeźdźca. Nie wiem, czy zrobiona jest sieć, czy dopiero będzie robiona, a po mojej stronie, no ja dopiero buduję bestiarnię, no. No tylko ręce załamać, naprawdę. Muszę panować nad tym, żeby tą technologię robić wcześniej, bo już przeciwnik zyskuje ogromną przewagę. Będzie miał tu Spirit Link, będzie miał oczywiście sieć. Nie wiem, czy już jest zbadana ta sieć. Zasadniczo najpierw powinno się robić jeźdźce, później sieć. Tak to jest właśnie, tak to jest proponowane, że tak powiem, przez prosów. Aczkolwiek... No może przeciwnik zrobił odwrotnie, no trudno, to naprawdę w jego wypadku, jeżeli chodzi o makro, jego sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Problem w tym, że ja już w tym momencie mam łowcę cieni, przeciwnik nie ma nic i fart jest taki, że ja usłyszałem, jak oni się tu klepią. No właśnie, i stwierdziłem, że trzeba będzie to przechwycić. No mistrz ostrzyny przeciwnika poziom drugi, mój także ma poziom drugi. Ja oczywiście rzuciłem na niego, przemieniłem go hex, nie wiem jak to będzie po polsku, klątwa, przekleństwo, jeden grzyb, nie mam pojęcia. No i udało mi się tutaj przechwycić przeciwnika, jeszcze tą wiedzę oczywiście zabiorę, także bardzo dobrze. Jeżeli chodzi no o armię, no to przeciwnik jednak stoi zdecydowanie lepiej. Ma nie dość, że dwie jednostki więcej, no to jeszcze łowca cieni już w tym momencie się pojawił z leczeniem, to jest zaskakujące, ale powiem szczerze, że w tym momencie może to nie był taki zły wybór, bo to leczenie rzeczywiście było potrzebne. Był obity pasterz duchów, był obity siepacz, jeździec również, zresztą mistrz ostrzy również był obity, więc możliwe, że to leczenie tutaj było zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Ja postanowiłem nie atakować, bo nie ma to większego sensu. Trzech siepaczy, mistrz ostrzy, łowca cieni, przeciwko trzem siepaczom, łowcy cieni, mistrzowi ostrzy, jeźdźcowi i dwóm pasterzom duchów. Także przeciwnik miał znaczną przewagę, więc stwierdziłem, że okej, w takim razie zabieram się za creepowanie. No i jak widzicie, przeciwnik jest troszkę, no nie wiem, konsternacja tutaj zapanowała. On chyba czeka na mnie, myśli chyba, że ja przyjdę. Ja tymczasem nie zamierzam bynajmniej do niego przychodzić, po prostu creepuję dalej. No muszę podbić tego expa. Oj, bardzo blisko tutaj było. Ajajaj, no tak, a właśnie, my się zobaczyliśmy w takim wypadku, no to ja się zaczynam wycofywać, no w tej walce nie mam większych szans, szczególnie, że jestem zaraz po klipowaniu, bo jednostki są dosyć ranne. Wycofałem mistrza ostrzy, z boku oczywiście główne siły wracają prosto do bazy. Mistrz ostrzy powinien tutaj już zaraz próbować przechwytywać jakiegoś pasterza duchów, oczywiście prawdopodobnie na drugim poziomie go nie zabije, ale przynajmniej zadałby jakiś damage, zatrzymałby pochód nieprzyjaciela. Na szczęście nic nie straciłem. Pierwszy pasterz duchów oczywiście się pojawił. Załadowałem tutaj legowiska niepotrzebnie, także szybko je rozładowałem. Przeciwnik się zatrzymał i no w jego przypadku to nie jest dobry moment chyba do frontalnego ataku. Oczywiście, jeden mój siepacz jest obity. Zasadniczo w armii przeciwnik ma przewagę, ale poziom, jeżeli chodzi o expa, wcale sytuacja nie wygląda tak rewelacyjnie. Spirit Link rzucony oczywiście. Wybaczcie to angielskie nazewnictwo, ale... No ale troszkę będę mieszał tak jakby, bo właśnie oglądam na YouTubie po angielsku, więc to się czasami może mieszać. Powoli się rozwijam. Już w tym momencie mamy armię porównywalne, więc nie wiem... A, kolejny tech przeciwnik robi. Bardzo szybko, powiem szczerze. Orkowie mogą spokojnie na drugim poziomie grać jakiś czas. Dlatego właśnie w sumie troszeczkę mnie to zaskoczyło. No tutaj przeciwnik zamierza wreszcie creepować i to jest dobry wybór, bo...
pierwszy poziom Łowcy Cieni, w ogóle zero expa, Mistrz Ostrzy na drugim, a to już dosyć późna sytuacja. No ja mam troszkę lepiej jakby nie było, mimo że też szału nie ma. Tutaj się jeszcze pokręcę trochę. Prawdopodobnie udam się w to miejsce. Sprawdzę, czy przeciwnik przypadkiem nie kripuje expa. Ale on poszedł techa. Myślę, że lepiej byłoby właśnie nakripować tego expa i zacząć i pójść właśnie w ekspansję. Wtedy ja bym prawdopodobnie nadgonił go tą moją armią, ale właśnie teraz co robię? Łapię od razu czerwony obóz. To jest oczywiście bardzo mocny creep camp. Przeciwnik tymczasem brał zielony w tym samym momencie. Także no, po raz kolejny, jeżeli chodzi o makro związane z creepowaniem, no to sytuacja jest zdecydowanie na moją korzyść. Biorę duży czerwony creep camp. No już w tym momencie Łowca Cieni na poziomie drugim. Ma w tym momencie już leczenie, którego możliwe, że za chwilę nawet użyję. Jeszcze Mistrz Ostrzy tutaj się pojawił. Księga Zdrowia złapana. A nie, jeszcze nie. Czy ja ją w ogóle nie złapię? Większa mikstura many też bardzo się przyda. Ua, zostawiłem książkę? Nie, zabrałem oczywiście. Księga Zdrowia złapana, bardzo dobrze. No, Mistrz Ostrzy cały czas nie ma poziomu trzeciego, ale czekolwiek jest bardzo blisko. No i przeciwnik po raz kolejny, zielony creepcam. No patrzcie na to. Trzech się patrzy, trzech jeźdźców, trzech pasterzy duchów, dwóch bohaterów. I on creepuje zielone creepcampy. To zdecydowanie się nie opłaca. Ja tymczasem krążę po mapie, bo ja myślę, że on, no właśnie, myślę, że będzie łapał to, może złapie nawet taki czerwony, duży creep camp, ewentualnie ten środek, dlatego zawsze tutaj przez ten środek sobie przebiegam i sprawdzam. A on tymczasem złapał zielone, drugie zielone, co niewiele mu przyniosło korzyści. Mistrz Ostrzy, dalej level drugi, no mój chyba też notabene, no ale jest bliżej, jakby nie było. Armie są w tym momencie porównywalne, aczkolwiek no oczywiście ten tech tutaj może naprawdę sporo mi krwi napsuć, aczkolwiek zanim w ogóle przyjdą jakieś z niego korzyści, to no trzeba będzie jeszcze troszkę surowców wydać. No tym razem przeciwnik zdecydowanie lepiej się spisał, no bo łapie ten zdecydowanie lepszy creep camp. No i już oczywiście drugi poziom na Łowcy Cieni. Trzeci chyba się też wbije na Mistrzu Ostrzy, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Nie wbił się na Mistrzu Ostrzy, jednak trzeci poziom. Ja tu oczywiście kręcę się w pobliżu, ale właśnie postanowiłem złapać drugi czerwony creep camp na samym środku mapy. Tak jest. Oczywiście zruszam, że tak powiem, te creepy. Wycofuję się. No i zaraz złapię siecią tego Lorda Ogrów. Wszystko oczywiście inne się wycofa, dlatego będę mógł samotnego Lorda Ogrów zabić i później dopiero zabiorę się za całą resztę. Tak jest, trzeci poziom wbity na Mistrzu Ostrzy. Troszkę późno i tak, ale bałem się naprawdę, że... No i przeciwnik znowu stoi, ma kolejną bestię Kodo. No sporo tego wojska rzeczywiście po stronie przyjaciela. On już w ogóle przekroczył ten próg 50 żywności, także no już jego koszta są zdecydowanie wyższe. Zdecydowanie mniej przychodu przynosi mu ta jego kopalnia, ale blisko jesteśmy, naprawdę. Tu jeszcze księga doświadczenia. Ajajaj, taki cenny nabytek zostawiony. Ja chyba ponownie go usłyszałem i zacząłem się wycofywać. Wreszcie wbił trzeci poziom. No ale tak, przekroczył właśnie ten próg 50 żywności, także... O, nie zebrałem niczego, ale to będzie wesoła historia. Naprawdę, nie wiem dlaczego tego nie zebrałem. To było strasznie dziwne z mojej strony. Księgę... O, czy on tego nie weźmie? On tego nie weźmie, bo ja... Też to ominął, miałem mnóstwo szczęścia. Pierwszy Tauren się oczywiście pojawił w tym momencie. Ja idę na kolejny duży creep camp. Wprawdzie żółty, no ale okej. Dwa czerwone zdjąłem, wezmę teraz żółty. Będzie trzeci poziom na Łowcy Cieni. Mistrz Ostrzy tymczasem mój. Zobaczmy, gdzie on wędruje. No właśnie, tak jak mówię, moja sytuacja jest lepsza. Ja nie przekroczyłem tego progu 50. Oczywiście poleciałem tam, żeby sprawdzić, co się dzieje z tą właśnie drugą bazą, ale on dalej niczego nie założył. Tam jeszcze nakripuje sobie oczywiście mały obóz. Złapię tutaj książkę, która jest w tym creepie. Księgę Zdrowia. Nie wiem, czy to było opłacalne. Możliwe, że nie. Możliwe, że Prost by tak nie zrobił. Ale no ja postanowiłem, że skoro jestem blisko, to tak zrobię. Oj, tutaj też znowu bardzo blisko. Czy ja nie wezmę niczego? No Księga Siły zostawiona. Niestety, no i jeździec za chwilę padnie prawdopodobnie. Nie, jeszcze rzuciłem leczenie, więc kto wie, może się uda, ale niestety sieć rzucona. I teraz pierwsze spotkanie tak naprawdę po tych wcześniejszych małych walkach. I ja dopiero sobie zdałem sprawę, że przeciwnik rzeczywiście przekroczył ten limit 50 punktów. Pada bestia Kodo, pada jeden jeździec, więc jeszcze zwiększa swoją przewagę. No w tym momencie ja mam 45 żarcia, a przeciwnik tymczasem 58. No jest przewaga, nie jest może jakoś straszliwie znacząca, jeżeli broniłbym się przy swojej bazie. No oczywiście już jedna wieżyczka tutaj się zaczyna stawiać. Drugą za chwilę postawię w tym miejscu, bo boję się tego przeciwnika rzeczywiście. On tymczasem idzie na czerwony creep camp. Wreszcie na czerwony creep camp. Nie wiem, dlaczego ten peon wali w to miejsce, skoro to nie jest w ogóle oczyszczone.
Może chcesz zbadać, czy ja tam przypadkiem bazy nie postawiłem? Zaczyna się creepowanie. No tak, to jest już zdecydowanie lepszy wybór. Patrzcie, jak szybko sobie radzi ta cała wielka armia ze smokiem. Ja tymczasem stoję. Obawiam się, że przeciwnik może mnie tutaj zaatakować. Dozbrajam się jednocześnie. Stawiam legowisko, żeby właśnie przekroczyć także ten limit 50 punktów, 50 żywności w sensie. Sprawdzam jeszcze, czy tutaj przypadkiem się nie rozstawił z czymś. I może złapię tą księgę siły? No on niestety nie dość, że nakrypował, to jeszcze uleczył się na full HP, prawie czwarty poziom na mistrzu ostrzy. U mnie jest troszeczkę gorzej z tym expem. Łowca cieni ma przynajmniej trzeci poziom, a jego też ma trzeci poziom, także sytuacja się wyrównała, jeżeli chodzi o expa. Rzecz w tym, że w dalszym ciągu on zdecydowanie bardziej eksploatuje tą kopalnię niż ja. Ja w dalszym ciągu wydobywam mniej, mam tu jeszcze 3600, on ma w tym momencie 3200, także no nie jest to może jakaś drastyczna różnica, ale jednak różnica. Ja tymczasem zajmuję expa na środku. Ryzykowne, aczkolwiek zaczynam od wieżyczek oczywiście, jedna, druga, później trzecia, powoli je sobie będę rozstawiał. Tutaj dochodzi do jakiegoś małego starcia, znaczy trudno powiedzieć małego, bo te armie są naprawdę liczne. Próbuję zabić tą bestię kodę, aczkolwiek no widzę naprawdę dużą przewagę po stronie przyjaciela, leczę się i za chwilę się zacznę wycofywać. Nie, ja kontynuuję starcie. Pada jeden mój jeździec, kolejny Spirit Ring rzucony, zabiję bestię Kodo. No jestem osaczony w tym momencie, ale to długo nie potrwa, oczywiście za chwilę się wycofam. No problem w tym, że tu przeciwnik rzucił sieci, więc musiałem się wycofać, żeby tych siepaczy jednak nie stracić. Więc cofnąłem się i zaczynam dalszą walkę. No, przeciwnik ma ogromną przewagę, jakby nie było, tutaj nie ma czego spowolniać. Ja się skupiam bardzo na tym właśnie łowcy cieni, chcę go zabić za wszelką cenę. No ale pierwsza linia ma spore problemy, za chwilę padnie kolejny jeździec. Tutaj łowca cieni się jeszcze leczy. Tak, jeździec pada, ten jest bardzo mocno bity, za chwilę również padnie. Trzech jeźdźców moich właśnie padło tutaj po stronie przyjaciela. Jeden jest, no niestety, uleczony w ostatniej chwili. Rzucam jeszcze, no niepotrzebnie też chyba tą miksturkę. No cóż, no ciężka sytuacja. Niepotrzebnie przyjąłem ten kombat. Naprawdę bardzo niepotrzebnie. Skupiam się na mistrzu ostrzy, próbuję go wyeliminować. Ma mało HP, ja zresztą też, więc no sytuacja wcale nie jest jakaś kolorowa, ale się udało, ostatecznie. No rzecz w tym, że mój łowca cieni też pada. I cała moja armia nie istnieje. Jest źle, powiem szczerze. No, wyjątkiem jest tak jakby ta sytuacja. Tu cały czas stawiam te wieże, mam mnóstwo złota, kompletnie to niewykorzystane. Teraz mogę przynajmniej na szczęście no, zacząć produkcję. Wskrzeszam oczywiście łowcę cieni natychmiast, bo bałem się, że przeciwnik pójdzie za tym i chyba powinien to zrobić. Chyba powinien za mną pójść. Dwóch taurenów, no trzech pasterzy duchów, mnóstwo jeszcze jednostek niższych tierów. No i ten łowca cieni na czwartym poziomie. Także to byłoby naprawdę bardzo groźne, dlatego ja wskrzeszam swojego łowcy cieni, żeby się ewentualnie na bohaterze nieprzyjaciela sfokusować. No on oczywiście bierze kolejny żółty creep camp, prawie piąty poziom na łowcy cieni, także sytuacja no, wymyka się troszeczkę spod kontroli. Plus jest taki, że u mnie surowców no, jest sporo. Kolejny pasterz, nie no, pierwszy pasterz duchów. Mam już jednego jeźdźca, ale no porównajcie sobie to. Cztery jednostki w tym bohaterowie, no Nie wiem, no trzeci tauren się pojawił w tym momencie. Trzech taurenów, czterech siepaczy, trzech jeźdźców, trzech pasterzy duchów, no i jeszcze łowca cieni. Tylko cisnąć na bazę, powiem szczerze, tylko cisnąć na bazę, także myślę, że w tym momencie był spory błąd. Dopiero teraz przeciwnik zdaje sobie sprawę, że trzeba postawić ekspansję. Ja tu tymczasem, patrzcie na to, kolejna wieżyczka i już będzie robiony wielki hol. Mam jeszcze 1900 złota w kopalni, przeciwnik 1400. Oczywiście tutaj próbuję creepować. No ja podchodzę tą moją stosunkowo nieliczną armią. Mistrzem ostrzy spróbuję wykraść expa. Nie wiem, czy mi się to udało, powiem szczerze. Zabrałem książkę. Na pewno książkę. Pierścienie regeneracji nie zabrałem, bo o tam kolejna mogłem ją spokojnie złapać. No ale niestety, no schrzaniłem sprawę. Teraz dopiero w tym momencie się zorientowałem, że jeszcze tam książka leży, ale to już było za późno. No i patrzcie na tą armię. Strasznie ciężko się będzie przez to przebić. Widzę oczywiście, że wielki hol jest budowany. No, ja mam w tym momencie trzech jeźdźców siepacza i dwóch pasterzy duchów. No, sytuacja ciężka. To mnie troszeczkę ratuje, bo rzeczywiście w samym środku mam aż cztery wieżyczki, w samym środku pola bitwy i jeszcze wielki hol. Duży błąd po stronie przyjaciela, że tego nie sprawdził. Aczkolwiek tutaj też jakby strata, zabicie tego mistrza ostrzy troszeczkę chyba tą moją pozycję uratowało. Bo mistrz ostrzy zawsze gdzieś tam samotnie może sobie na tym windwalku, spacerze powietrze, gdzieś tam wpaść, sprawdzić. A bez tego no trzeba się w sumie poruszać całą armię już na tym etapie. Ja wprawdzie zostałem bardzo mocno pobity, ale jednak jakby nie było, co my tu wyciągniemy?
Użyłem jeszcze na siebie miksturkę leczenia, wyciągnę tak miksturę mniejszej niewrażliwości. No i kolejne jednostki się pojawiają. Oczywiście już wielki hol jest w tym momencie stawiany. Siepacz wysłany na skauta. No, jeżeli chodzi właśnie o rozpoznanie, to przeciwnik w tym miejscu był tylko raz. Tylko raz. Wtedy jak ja kończyłem creepowanie. I później nie sprawdził tej lokacji ani razu. To na pewno też troszkę wina tej straty mistrza ostrzy. Na pewno, jestem tego praktycznie pewien. Ja tu podchodzę pod czerwony creep camp? Nie, ja chyba sprawdzę tą lokację. Armia duża, naprawdę duża po stronie przyjaciela, 3 taurenów, no w sumie tak jak wcześniej, tyle że pojawił się mistrz ostrzy na 4 poziomie, no i chyba już na 5 jest, nie, na 4 dalej łowca cieni. I właśnie, teraz dopiero zdał sobie przeciwnik sprawę z sytuacji. No, muszę szybko wracać, muszę obronić tę ekspansję, jej strata wiązałaby się, no GG, to by było GG. To by było ewidentne GG. Pierwsza wieżyczka stracona. No ale ja już się tu w tym momencie pojawiłem z armią, postanowiłem wysnajpić tego jeźdźcę. Jeźdźca. Straciłem tylko jedną wieżyczkę, więc sytuacja zasadniczo nie najgorsza. Przeciwnik rozdziela Spirit Link. Ja również mam 4 pasterzy duchów, sporo jeźdźców, 2 bestie Kodo. Także nie jest zasadniczo tak najgorzej. No w sumie te 3 taureny są dosyć groźne, ale z tym sobie myślę, że będę w stanie jakoś poradzić. Przeciwnik obchodzi, postanowił, że nie będzie szturmował tej mojej ekspansji. Idzie naokoło. Spodziewałem się tego, powiem szczerze. Jak zdałem sobie sprawę, że on tutaj jednak nie atakuje, wysłałem od razu mistrza ostrzy, żeby sprawdzić, gdzie on właściwie jest. Gdzie on się do cholery pojawił. No i pojawi właściwie. No i w tym momencie oczywiście już atak na moją główną bazę. Na szczęście, no tutaj wieżyczki mnie troszeczkę ratują. Przeciwnik skupia się na ich zniszczeniu i ewidentnie te jego jednostki się troszeczkę blokują. Tak, już mógłbym stracić bestiarnie. No i nadchodzi moja główna armia. Przeciwnik niestety wbił ten 5 poziom, ale sytuacja nie jest taka najgorsza. Spowolnijmy sobie to starcie. Mój mistrz ostrzy jest w tym momencie w cieniu. Taureny nieźle tutaj koszą. No ja stracę za chwilę pierwszego pasterza duchów, pierwszego jeźdźca. Za chwilę... Nie, wymiana między mistrzami ostrzy. Mistrz ostrzy skupia się na pasterzu duchów. Ja tymczasem biję mistrza ostrzy. Już w tym momencie przemieniłem go w jakąś fretkę. Nie, on zniknął. Tak, ale on zniknął. Użył jednocześnie Windwalka. Sytuacja zasadniczo nie jest taka najgorsza. Jeszcze tutaj oczywiście legowisko ostrzeliwuje z tyłów. Kolejne leczenie rzucone przez łowcę cieni. Nie ma właściwie many. Zamieniam go we fretkę. Skupiam się oczywiście mistrzem ostrzy na nim. Już nie mam w tym momencie pół HP. Mam miksturkę niewrażliwości. To jest oczywiście troszeczkę niefortunne, ale zasadniczo ta bitwa nie wygląda najgorzej dla mnie. Bestie Kodo trzymają się jeszcze całkiem mocno. Pasterze duchów też. Oczywiście ci taureni są naprawdę groźni, ale no jakby nie było. Za chwilę może paść łowca cieni. On oczywiście użył tej miksturki. Many troszeczkę ma. Przeciwnika mistrza ostrzy tutaj stoi. Mistrz ostrzy znaczy się. Kolejne rzucenie, leczenie rzucone. Ja zostałem zamieniony tymczasem we fretkę. No i problem jest, bo oczywiście no armia nieprzyjaciela zdecydowanie mnie pobiła mimo wszystko. Mój kolejny jeździec tutaj się pojawił. Bestie Kodo mają w tym momencie naprawdę ciężkie życie. Tutaj w ogóle jakiś Taurent się zaplątał. Nie wiem, gdzie on był tak naprawdę. No tak, kolejna, znaczy pierwsza bestia Kodo padnie. Ja w dalszym ciągu staram się skupić właśnie na łowcy cieni, który jest bardzo mocno obity. No właśnie, 5 poziom na mistrzu ostrzy. Ale łowca cieni jest na hita praktycznie. Dostaje raz, dostanie drugi, no i mam kolejny poziom. 5 poziom również na moim mistrzu ostrzy wbity. I zasadniczo, no właśnie, tu niestety mój jeździec zginie czy nie zginie. Bestie Kodo próbuje cofnąć razem z jeźdźcem. Tu jeszcze jest jedna wieżyczka, jest jeszcze tutaj... Aj, bestia Kodo niestety zginie. Aj, szkoda. Nie! Nie mówcie. Plus jest taki oczywiście, że ta stateczna obrona mi tutaj bardzo pomogła. Cały czas Tauren jest obijany. Ja tutaj jeszcze próbuję złapać... Skupiam się na mistrzu ostrzy, sam jestem zaskoczony. Rzucona sieć, rzucony heks na niego. Bardzo obity ten mistrz ostrzy. Zaraz padnie pierwszy Tauren. Użyłem mikstury niewrażliwości jeszcze. Cały czas. Nie do wiary. Przeciwnik już w tym momencie napisał GG. Jestem z tego faktu realnie zaskoczony. Stracił mistrza ostrzy. I widzę. Nie, no to jest... Znaczy, nie dziwię się w pewnym sensie, bo on już nie miał wydobycia. Jeżeli chodzi o... Okej, on w tym momencie się bitwa zakończyła, więc nie sprawdzę tego. Nie wiem, ile miał surowców pod koniec, ale naprawdę... W jednostkach miałem przewagę, w bohaterach, patrzcie na to.
Niesamowita przewaga, 33 tysiące do 28. W zasobach też zasadniczo wydobył więcej. Rzecz w tym, że ja oczywiście miałem kolejną ekspansję i tam trzy wieżyczki jej broniły, ale ta bitwa na sam koniec, zasadniczo przegrałem ją, obiłem przeciwnika bardzo mocno, ale zostało mu, nie wiem, 8 jednostek plus mistrz ostrzy, także ja miałem tylko dwóch bohaterów, to wszystko, ale dzięki temu, że zostawiłem sobie miksturkę wytrzymałości na koniec, dzięki temu, że te wszystkie jego jednostki były bardzo mocno obite, wygrałem, ostatecznie wygrałem i przede wszystkim dzięki temu, że zagrałem dobrze w makro, tak mi się wydaje, bo na początku jednak już te pierwsze wymiany, jak pamiętacie zapewne, już ta pierwsza wymiana była na moją niekorzyść. Może sobie włączymy jeszcze raz? Chociaż nie wiem, czy jest sens. Ta pierwsza wymiana była na moją niekorzyść, straciłem mistrza ostrzy, później zabiłem jego, aczkolwiek nie dostałem za to expa. Miał przewagę w expie przeciwnik, zamiast creepować i podbijać sobie tą przewagę w expie, poleciał do mojej bazy. Ja tymczasem nakreepowałem i nasz poziom expa się wyrównał. Spóźniłem się z ekspansją, nie z ekspansją, tylko z technologią. Z techowaniem. I to był błąd oczywiście z mojej strony po raz kolejny, muszę zacząć na to zwracać uwagę. Spóźniłem się z tym zdecydowanie, przez co przy kolejnym starciu przeciwnik miał ogromną przewagę. Oczywiście przybył dosyć wcześnie mój łowca cieni, dlatego właśnie podjąłem ostatecznie tą walkę, ale przegrałem. No i później musiałem nadrabiać. On przekroczył bardzo szybko ten limit 50 żywności. I byłem w sumie w ciągłej defensywie, przy czym też wziąłem dwa czerwone creep campy, oczyściłem sobie środek, zacząłem stawiać tam wieżyczki i to było chyba kluczowe. To było absolutnie kluczowe, plus jeszcze w tej dużej bitwie, gdzie straciłem całą armię, a przeciwnik praktycznie nic, zabiłem mistrza ostrzy, przez co nie zrobił scoutingu, no i oczywiście też źle wyczuł sytuację, bo po takim zwycięstwie powinien albo robić ekspansję po prostu, albo atakować mnie po prostu frontalnie i tyle, bo miał tak ogromną przewagę, że wystarczyło to po prostu wykorzystać. Niepowiedziane, żeby wykorzystał, bo ja od razu wskrzesiłem tam łowcę cieni, więc no może by się udało jakoś to wybronić, ale sytuacja byłaby na pewno bardzo ciężka. No on miał tylko łowcę cieni, więc gdybym sfokusował się na jego bohaterze, to mogłoby się rzeczywiście udać to wybronić, ale no właśnie, dlatego w sumie to było, atak był ryzykowny w dalszym ciągu, dlatego, chociaż no wystarczyło sprawdzić ten środek, wtedy zablokowałby mi środkową ekspansję, mógłby tam sam ekspandować, no i to by było GG z mojej strony, nie wygrałbym tego, nie było szans. A on tymczasem wrócił i zrobił zielone creep campy, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie. Także wygrałem dzięki błędom przeciwnika, tak? Mimo że właśnie na początku sam popełniłem parę błędów, to jednak, szczególnie właśnie z tą technologią, to jednak ostatecznie wygrałem, wykorzystując całkiem skutecznie błędy, które popełnił przeciwnik. Tyle, byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.